Chwała Bogu. Jeszcze. Chciałem Was dzisiaj przywitać słowami i chciałem, żebyśmy to potraktowali jako wstęp do tego, o czym dziś będziemy mówić. Y, z, y, słowami świętego apostoła Pawła, y, do li, listu do Galacjan. Z pierwszego rozdziału, od szóstego wersetu, możemy czytać takie słowa. Dziwię się że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastowali wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niechaj będzie przeklęty. Wyobraźcie sobie słowa, jaką te słowa mają moc. Jeśli ktokolwiek Was niepokoi i zwiastuje Wam Ewangelię odmienną, którą zwiastowali apostołowie, niechaj będzie przeklęty. To są mocne, bardzo mocne słowa. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowuż mówię: Jeśli Wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A teraz, czy chcę sobie zjednać ludzi czy Boga? To pytanie też dzisiaj jest do każdego, który usługuje Słowem Bożym. Komu chcesz się podobać? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym starał się przypodobać ludziom, pisze Boże, apostoł pisze, nie byłbym sługą Chrystusowym. Czyli wierność. Słowu Bożemu jest kluczem do właściwego, prawidłowego zwiastowania Słowa. Człowiek, który się kłania przed poglądami innych ludzi, jest nikim innym jak tylko bałwochwalcą. Człowiek musi być gotowy, aby mówić prawdę objawioną nam przez Boga. Nie byłbym sługą Chrystusowym, jeśli chciałbym się przypodobać ludziom, a nie Bogu. I dzisiaj to pytanie musimy sobie zadać każdy z nas: komu chcemy się podobać? Bogu czy ludziom? Cieszę się, że jest wielu ludzi dzisiaj na tej ziemi, którzy chcą słuchać prawdy. Który, którzy chcą słuchać i budować swoją wiarę tylko na słowie Bożym. Bo naprawdę jest, naprawdę, ja niedawno słyszałem takie słowa, które powiedział Zakpunen. Że mogę, dawać, mogę Wam dać pisemną gwarancję, nawet na piśmie, że człowiek, który się trzyma słowa Bożego, nigdy nie zbłądzi, nigdy się nie pogubisz. Nie wolno do tego słowa nic dodawać, nie wolno z tego słowa nic ujmować, ponieważ wiara nasza rodzi się z czego? Ze słuchania słowa Chrystusowego. On darzy życiem. Ono darzy życiem i ono nigdy to słowo nie wraca puste wykonuje zawsze swoją pracę ponieważ Bóg jest Bogiem wiernym świętym i sprawiedliwym i to słowo zawsze będzie wykonywać swoją pracę wielu ludzi się buntuje przeciwko słowu dlaczego się buntują ponieważ ich serca chodzą w, oni są, żyją w ciemności i oni są niezadowoleni z tego że Bóg tak nazywa rzeczy po imieniu i że, są nie, że Bóg jest nietolerancyjny do ich grzechów. Człowiek, który się z Boga zrodził, nie miłuje grzechu. Zdarzają mu się grzechy, ale on nie kocha grzechu. Człowiek żyjący w świecie jest utaplany, rozmiłowany w tym, co robi, i nie wyobraża sobie, żeby mógł to przestać robić. Tylko interwencja Boża, tylko nowe narodzenie, tylko łaska Boża może nas uwolnić od takiego postępowania. Ja chcę podziękować Bogu dzisiaj za to, że znalazł każdego z nas, za to, że byliśmy na drodze śmierci, ale Pan w swojej łaskawości zaczął mówić do naszych serc i skruszył nasze kamienne serca, że mogliśmy przyznać, że jesteśmy grzesznikami. Tak, dzisiaj jesteśmy świętymi grzesznikami. Bóg nas ułaskawił. Wiecie, to nie tylko, tak jak w Starym Przymierzu, grzechy były przykryte. Chrystus zrobił o dużo więcej. On nas usprawiedliwił. To jest dużo więcej niż przykrycie grzechów. To jest tylko potrzebna jest cudowna Boża łaska. Dziękuję Ci Boże, że kiedy. Patrzysz na nas przez swojego świętego Syna, widzisz na nas Jego krew i mówisz, usprawiedliwiony, niewinny. Usprawiedliwiony. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Boże to dar. Dziękuję Ci za to, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie, że wyrywałeś nas z piekła, że nas uratowałeś. Bo zbawienie to jest ratunek. Dziękuję Ci, Boże, że dzisiaj w autorytecie Twojego świętego Słowa możemy przemieniać nasze umysły na wzór i podobieństwo Twoje. Że możemy stać przed Tobą w uniżeniu, wierząc w to wszystko, co dla nas uczyniłeś i wierząc w to, że Twoja krew wystarczy. Że odpuszczasz wszystkim tym, którzy serca mają skruszone. Że prowadzisz wszystkich tych, którzy chcą być prowadzeni przez Ciebie. Że dajesz nam łaskę, że dajesz nam zwycięstwo nad grzechem. Jeśli przeżywasz trudności, przyjdź do tronu łaski i powiedz: Panie, potrzebuję Ciebie w tym, w tym i w tym. W każdej dziedzinie życia. Bóg nigdy nie wzgardzi skruszonym sercem nigdy Bóg jest cudowny. Dzisiaj chciałem mówić wam tytuł naszego kazania dzisiaj to jest tak posłuszeństwo Bogu potwierdzeniem żywej prawdziwej wiary posłuszeństwo Bogu jego słowu jest potwierdzeniem naszej wiary. I tak jak Wcześniej tu czytałem z tego psalmu te pierwsze słowa, jeszcze przypomnę. Droga Boża jest doskonała, psalm 18. Słowo Pańskie jest wypróbowane. Jest starczą wszystkim, którzy Mu ufają. Któż bowiem jest Bogiem oprócz Pana? Nie ma innego. Jeden jest Bóg. Jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek. Chrystus Jezus. Na drodze między człowiekiem a Bogiem nie ma innych pośredników. Jest nasz Pan, Jezus Chrystus. Wiecie, kiedy to jest cudowny paradoks. Ja kiedy, kiedy to zrozumiałem, kiedy mi to Bóg objawił, że kiedy stajesz się niewolnikiem Boga, stajesz się naprawdę wolny. Wiecie, co to znaczy? To słowo niewolnik w Biblii jest przetłumaczone: dulos to znaczy niewolnik z własnego wyboru. Niewolnik, który sam zdecydował się być niewolnikiem. I zobaczcie ten cudowny paradoks: kiedy stajesz się niewolnikiem Boga, stajesz się prawdziwie wolnym. Czyż to nie jest piękne? Kiedy stajesz się niewolnikiem Boga, On już nie nazywa nas niewolnikami, przyjaciółmi, braćmi. Jego miłość jest niepojęta. Jego dobroć jest niepojęta. Dla wszystkich tych, Oczywiście, którzy chcą chodzić jego drogami. Ludzie pomknęli naprawdę w takie zwiedzenia, i przekręcają Słowo Boże. Kiedyś mieliśmy tutaj kazanie na ten temat. Pamiętacie z Ewangelii Jana 3:16, że tak Bóg umiłował świat. Wszyscy ludzie myślą, że Bóg wszystkich. Zobaczcie, mił oczywiście, że Bóg kocha ludzi, ale. Zupełnie czymś innym jest miłość akceptacji, a miłość, taka miłość, która jest miłością życzliwości. Bóg ma życzliwą miłość do świata. I ludzie, którzy przychodzą w pokorze, oni mogą liczyć na to, że będą zbawieni, którzy pokutują ze swoich grzechów. Bez pokuty nie ma nowego narodzenia. Bez pokuty nie ma żywej wiary. Dziękuję ci Boże, że kruszysz w serca ludzi dzisiaj na tym świecie. Że ludzie, którzy ciebie szukają, to ciebie znajdą. Kto jest taki jak jest nasz Bóg? Sercem skruszonym nie wzgardzisz o Boże. To cudowna nowina. Ale trzymajmy się Bożego słowa. I każdy, który świadomie przekręca słowo Boże, jest pod przekleństwem. Każdy człowiek, nawet każdy kaznodzieja, który specjalnie manipuluje słowem. Pierwszy Jana, otwórzcie sobie, drugi rozdział, trzeci do szóstego wersetu. A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. A kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. I teraz wiele osób sobie może zadać pytanie, czy zbawienie jest z uczynków, czy z łaski. Ale to jest naprawdę proste, jeżeli ktoś jest nowym stworzeniem i człowiek, który kocha Boga, pozwoli Bogu na to, aby Bóg go pouczył. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boża. Błogosławieni ci, którzy. Słuchają i szczegą. Wypełniają inaczej. Ci ludzie są błogosławieni. To jest w Łukasza. Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. W tych słowo jego, w tym prawdziwie dopełnia się jego prawdziwa miłość Boża. Posłuszeństwa chce, a nie ofiary. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on Postępował. Kto mówi, że Jezus Chrystus mieszka w jego sercu, powinien w taki sam sposób żyć, jak żył Jego Pan. Inaczej to jest fikcja. Jak traktujemy słowo Boże? Czy jesteśmy temu słowu posłuszni? Zobaczcie, co było powodem, że apostoł Jan napisał takie słowa. Co go skłoniło do napisania całego tego listu, tych listów. Co było powodem tego, że on zdecydował się napisać te słowa ostrzeżenia? Wiecie, co to było? Było to zaniepokojenie z powodu fałszywych nauk, z powodu fałszu, który się wkradał od samego początka, początku do kościoła. Zobaczcie, Bóg umieścił kościół w świecie, prawda? A, a diabeł umieścił świat w kościele. I to do dzisiaj się dzieje. Jeżeli ludzie nie są czujni, jeżeli ludzie nie pilnują swojej wiary w odniesieniu do Słowa Bożego, które jest jedynym autorytetem, na której możemy zbudować swoją wiarę. Jedyny, jedynie Słowo Boże nas zapewnia o prawdzie. Ono jest prawdą. 1 Jana 4,1 Było to zaniepokojenie z powodu fałszywych nauk. Kiedyś byli fałszywi prorocy. Zobaczcie, co Słowo mówi. Umiłowani. Nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Badajcie duchy, sprawdzajcie to w świetle Słowa Bożego. Wiecie, jeżeli wam ktoś powie, że coś jest nowym objawieniem, a tego nie ma w Bożym Słowie, uciekajcie od tego jak najdalej. Uciekajcie od tego jak najdalej. To są bzdury, wysane z palca. Bóg nigdy nie powie więcej, niż to jest w Słowie Bożym. Bóg nie unieważni pewnych wersetów Słowa Bożego, jak niektórzy twierdzą, i Bóg im daje nowe światło, nowe objawienie, nową drogę. To nie ten Bóg. To oni służą innemu Bogu, to nie jest prawdziwy Bóg. Wszelki duch, który nie wyznaje, że Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Zwiedzenie było od samego początku, jak tylko. Kościół został umieszczony w świecie. I dlatego Bóg postawił pewnych ludzi na straży, jako strażników, aby ostrzegali lud o zwiedzeniach. Jesteśmy odpowiedzialni wszyscy przed Bogiem za swoją wiarę. Wszyscy jesteście odpowiedzialni, bracia i siostry, za to, żeby każdego dnia i każdego nauczyciela, każdego męża Bożego, sprawdzać w świetle Słowa Bożego. I każdy musi się na to zgodzić, czy mu się to podoba, czy nie. Dziękuję Bogu za to, że ktoś może przyjść i powiedzieć bracie. Ale powiedz mi dlaczego tak nauczasz, czy to ma potwierdzenie w Słowie Bożym? Trzymajmy się Boga, trzymajmy się Słowa. Były też rozmaite inne zwiedzenia. Apostoł Jan wyraził to takimi słowami, zobaczcie. 1 Jana 1:6. Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli mówimy, że ze społeczność mamy z Bogiem, a nasze uczynki tego nie potwierdzają, jesteśmy kłamcami. A kłamcy nie odziedziczą Królestwa Niebieskiego. Tak mówi Boże Słowo? Jest to zaprzeczeniem wszystkiego, czego nauczał Chrystus. 1 Jana 1.8. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, nie ma ani jednego. Ale dzieci Boże wyróżnia to, że ich serca są nastawione na pokutę, na ciągłą pokutę. Pokuta jest częścią naszego chrześcijańskiego życia. Jeśli nam się zdarzy grzech, upadek, Upadajmy na kolana i Bóg nas podniesie. Kto wyznaje grzechy i porzuca, mówi przy Salomon, co dostępuje miłosierdzia? Kto wyznaje i porzuca grzechy, dostępuje miłosierdzia? Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego, 1 Jana 1,10. Tak mówią fałszywi nauczyciele. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest. Jeszcze raz powtórzę te słowa. I prawdy w nim nie ma. I każdy, jeszcze raz przypomnę, winien tak postępować, jak on postępował. Pierwszy Jana 4, 20. Czytamy takie słowa. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Ale bowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? Widzicie? Co takiego zwodniczego w tych wszystkich wypowiedziach tkwi? Co takiego jest w tych wypowiedziach, że apostoł Jan był tak zaniepokojony? Oni twierdzili, że mają społeczność z Bogiem, że go znają, że Bóg w nich mieszka i że są w światłości. Oni mieli wszyscy pewność zbawienia. Czy słusznie? Oni wszyscy byli przekonani. Jak dzisiaj wielu ludzi, różni ludzie odpowiadają. Wielu ludzi mówi, nie wiem, mówimy o tych uczynkach, będzie Bóg ważył te uczynki. Niektórzy są przekonani, że są zbawieni mogą żyć jak chcą. Ale ostatecznym autorytetem w tych kwestiach jest jak zwykle Słowo Boże. Jeśli Twoja wiara, moja wiara, bracie i siostro, drogi przyjacielu, nie ma przełożenia na codzienne życie, to jest to wiara fikcyjna, jest to wiara teoretyczna, jest to nieprawda. Jeśli moja i Twoja wiara nie ma potwierdzenia w życiu codziennym, jest to fikcja. Jeśli znamy Słowo Boże, a mimo to postępujemy wbrew Słowu Bożemu, to zobaczcie, co robimy. Zbuntowani jesteśmy. Jeżeli Bóg mówi, nie ruszaj czegoś, albo dotykaj czegoś, rób to, albo tego nie rób. Czy mamy się, mamy się modlić na przykład zarządzących? Tak. Nie musimy się o to Boga pytać, ponieważ tak mówi Słowo Boże. Mamy się modlić za królów. I to jest objawione w Słowie Bożym. Są rzeczy, o które musimy się zastanowić. Czy warto się modlić? Wiecie, co ja ostatnio przeczytałem? Ja myślałem, że po prostu nie wiedziałem, co z tym zrobić. Mówię, Boże, to jest szaleństwo jakieś. Jedna kobieta pisze taki post, módlmy się o demony. Wyobrażacie sobie? Ja po prostu, ręce mi opadają. No i kiedy takie rzeczy słyszę, przecież zobaczcie, zbawienie zostało nie do aniołów, Skierowane ono zostało skierowane tylko do rodzaju ludzkiego. Jak można być zakręconym i pokręconym, że diabeł się nie nawróci. Mogę was o tym zapewnić. Wszyscy ci zbuntowani aniołowie, co się dzieje z, z myśleniem tych ludzi? Oni mówią, módlcie się o demony, a nuż się nawróci Lucyfer. Przecież to jest obłęd jakiś. Ci ludzie nie mają nic wspólnego z Bogiem. Oni w ogóle nie wiedzą, kim jest Bóg. Zbawienie jest tylko skierowane do rodzaju ludzkiego. Zobaczcie dalej. Jak wiele zwiedzenia dzisiaj możemy oglądać we współczesnym tak zwanym chrześcijaństwie. Na przykład tania łaska. Ja to tak nazywam. Łaska jest cudowna, ale są ludzie, którzy drwią z łaski Bożej. Którzy twierdzą, że łaska ich Usprawiedliwiła nas niezależnie od naszych grzechów i uczyniła nas przed Bogiem sprawiedliwymi, przez to nie możemy stracić naszego zbawienia. Przecież wtedy, jeżeli tak jest, słuchajcie, ja powiem, jeszcze zatrzymam się na chwilę. Ja wierzę głęboko, że kiedy się nawracam, to łaska Boża mnie usprawiedliwia. Ale dalej muszę wzrastać w uświęceniu. To jest progresywna łaska Boża. Ja muszę dążyć do uświęcenia, bo bez tego nikt Pana nie będzie oglądał. To nie jest jednorazowe wydarzenie, które nagle czyni nas zbawionymi i możemy żyć jak poduli grzesznicy, możemy żyć jak chcemy, grzeszyć, możemy robić co chcemy, bo wówczas nie ma to znaczenia dla Boga. Czy tak jest? Ja w to nie wierzę. Powiem więcej, oni mają. Świetną doktrynę o predestynacji i trwałości zbawienia, i oni tej doktryny używają, wiecie do czego? Do usprawiedliwiania swojego grzesznego życia. Nieważne jak żyję, mogę być cudzołożnikiem, mogę kraść, oszukiwać, cena została zapłacona. Uważam, że to jest zwiedzenie. To nie ma nic wspólnego z Bożą łaską i z Bożą miłością. Ci ludzie, ci ludzie z pewnością Boga nie znają. Oni to wykorzystują, cynicznie to wykorzystują. Zobaczcie, co pisze Hebrajczyków 6, 4-6. I zobaczcie, o kim pisze tutaj, o jakich ludziach tu pisze. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni, posłuchajcie, oświeceni przez Boga i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami ducha świętego, no to o kim tu jest mowa. O ludziach wierzących. Słowa Bożego, że jest dobre, skosztowali Słowa Bożego. Ci ludzie bezsprzecznie się nawrócili. Oraz cudownych mocy wieku przyszłego, żeby, gdyby, żeby gdy odpadli, powtórnie ich odnowić, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na urungowisko. Wielu ludzi mówi, że nie można stracić zbawienia. Jak mnie ktoś zapyta jak ja uważam, to powiem, że i tak i nie. Ponieważ jeżeli ktoś trwa w Bogu, nie stracisz zbawienia. Ale jeżeli się zdecydujesz żyć grzesznym życiem, jeżeli wypniesz się na Boga, zaczniesz żyć po swojemu, to co się z Tobą stanie? Demas mnie opuścił, ponieważ umiłował świat. Czy on nie chodził za apostołem? On był bezsprzecznie wierzącym człowiekiem. Czy Boże Słowo nie ostrzega nas o tym, że nasze imiona mogą być wymazane z Księgi Życia? I tego Możecie w nieskończoność zaprzeczać, ale tak mówi Boże słowo. Jeżeli zdecydujesz się żyć bez Boga w grzechu, to poniesiesz tego konsekwencje. Ja czytam słowo Boże i trzymam się słowa Bożego. I zobaczcie co jak apostoł Paweł mówi tak w Rzymian 3:8. I czyż jest tak, jak nas potwarzają? Jak niektórzy powiadają, że my mówimy Czyli oskarżano już Pawła, apostoła w tamtych czasach. Czyńmy złe, aby przyszło dobre. Apostoł Paweł mówi tak: Potępienie takich jest sprawiedliwe. Ci ludzie oskarżali już od apostoła Pawła. Rzymian 6, 1 do 2. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska była obfitsza? nigdy, Nigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w Nim żyć mamy. Jakże my? Zobaczcie, i jest, jeżeli ludzie też zarzucają wam, że mogą grzeszyć, jak chcą, ze względu na nauczanie o łasce, to wiedzcie, że głosicie prawdziwą naukę. Ponieważ to, co ludzie dzisiaj będą wam zarzucać, zarzucali już apostołowi Pawłowi. Prawda? Dokładnie zarzucali im to samo. Przenigdy, jakże my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy jeszcze w nim żyć? Mamy się jeszcze w tym grzechu taplać i rozkoszować? Panie Jezu, proszę Cię o mądrość. Wracając do pierwotnego tekstu, jaki jest właściwie Przesłanie tego, co czytaliśmy na początku. Jakie? Jak właściwie to rozumieć? A z tego wiemy właśnie, że Go znamy, jeśli przykazanie Jego zachowujemy. Kto mówi znam Go, a przykazanie Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Jak to właściwie rozumieć? Kto mówi, że zna Jezusa i jest chrześcijaninem, ale przykazanie Jego nie przestrzega, ten w oczach Bożych jest kłamcą. I teraz wracając do. To zgnilizna jest, to zdecydowanie jest zgnilizna i to nie ma nic wspólnego z Bogiem. Boże Słowo nas naucza tak. 1 Jana 3,7. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest jak on jest sprawiedliwy. Kto postępuje sprawiedliwie? Każdy nowonarodzony człowiek. Mężczyzna, kobieta, kto został usprawiedliwiony z łaski Bożej, ten w praktyce powinien postępować tak, jak postępował nasz Pan Jezus Chrystus. Ten, kto nie postępuje sprawiedliwie, ten też nigdy nie został usprawiedliwiony. Tak, jak żyjesz, pokazuje naprawdę, kim jesteś. Z obfitości serca mówią usta nasze. I to, w co wierzymy, musi mieć wpływ na to, jak żyjemy. I zobaczcie, te słowa z Efezjan. Często ludzie wyrywali z kontekstu i czytają tylko jeden fragment z tych słów. Efezjan 2, 8-10. A oni czytają tak. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, gdyż Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. To wszystko prawda. I, ale posłuchajcie dalej jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków abyśmy w nich chodzili one potwierdzają tak naprawdę kim jesteśmy one potwierdzają naszą wiarę one potwierdzają to co naprawdę jest w naszych sercach można tylko przeczytać pierwszą część że łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę nie z uczynków aby się kto nie chlubił i to jest prawda musisz stanąć ja i ty przed Bogiem nagi i nie mam tu na myśli ubioru. Nagi w sensie, że nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Przychodzę do mojego Boga jako grzesznik i wiem, że żadnym uczynkiem nie zasłużę na zbawienie. Ale też wiem, że kiedy mnie Bóg uratował, odnowił, zamieszkał w moim sercu, będę czynił do niego różne rzeczy z miłości do niego. Będę kochał innych ludzi, ponieważ On umiłował innych ludzi. Będę czynił dobre, bo to wynika z mojej przemienionej natury, nie z mojego egoizmu. Nie, do, nie po to, żeby mnie kto chwalił, ale po to, aby ludzie w tych uczynkach dostrzegli, że ci ludzie, zobacz, popatrzą na Ciebie przed, kto mnie znał przed Nowym Narodzeniem, wiedzieli, kim ja byłem w Jarocinie, wiele osób wiedziało, ale później patrząc na życie, powiem, coś tym co się stało z tym człowiekiem, co się stało z Tobą, siostro, bracie, co się stało z Wami, że kiedyś żyliście tak, a dzisiaj to jest niepojęte dla ludzi. Wielu ludzi mówi, on sfiksował, on ma teraz innego konika, po prostu poszedł w inną skrajność. Tak wielu ludzi to ocenia. Ale tak naprawdę oni nas poznają, ludzie, po owocach. Owoce nie po darach, to jest coś trwałego, to jest od Boga. I to po prostu ludzie, kiedy się będą przyglądali tym owocom, mogą w tym doszczyć Boga. Po darach, można, dary można podrobić. I nie przyglądajcie się nigdy darom ludzi, ale owocom ludzi. Przeznaczył nas Bóg, abyśmy chodzili w dobrych uczynkach. Kolosan czy dwa mówi tak: o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. O tym, co w górze rozmyślajcie. Myślcie o sprawach Bożych. Gdzie są skierowane dzisiaj moje i Twoje myśli, bracie i siostro? Wiecie co? Znajomość Boga, wiecie co przynosi? Znajomość Boga Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, przynosi nam nieustanne posłuszeństwo. Być z Jego rodzaju, być Jego być, mieć Jego naturę, to nas odróżnia w tym świecie. Miłość Boża przynosi nieustanne posłuszeństwo Bogu. Jeśli mówisz, że kochasz Boga, nie będzie ci trudno chodzić Bożymi drogami, jeśli kochasz Boga. A jeśli go nie poznałeś, to go zaproś dzisiaj do swojego serca. Tam, gdzie jesteś, uklęknij, upadnij na swoje kolana, nie patrz na otoczenie, nie patrz na ludzi, którzy są wokół, ale zawołaj całym sercem: Panie, chcę Cię poznać. Tak. Kto ma odwagę, rzuci Bogu wyzwanie. Ja kiedyś tak zrobiłem. Zawsze wierzyłem w istnienie Boga, ale nigdy nie znałem osobiście Boga. I kiedy wołałem w rozpaczy do Boga, Panie, chcę Cię poznać, tak jak nigdy do, do tej pory. Chcecie doświadczyć. chcecie Cię skosztować. Przyjdź i skosztuj, jak dobry jest Bóg. Bóg da się znaleźć każdemu. Przyjdź i skosztuj, jak dobry jest Bóg. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boża. Jeszcze raz przypomnę te słowa. Lecz kto zachowuje słowa Jego. Błogosławieni ci, którzy słuchają i czego wypełniają. Jakub mówi, że wiara bez uczynków martwa jest. Po tym nas ludzie poznają, jeśli będziemy wzajemną miłość mieć do siebie. Bo nie można kochać Boga nie kochając ludzi, których Bóg powierzył naszej opiece, albo Bóg posłał tych ludzi, abyśmy wzajemnie sobie usługiwali. Potrzebujemy wszyscy Boga, potrzebujemy Jego mądrości. Kto ma przykazania moje, Ewangelia Jana 14, rozdział 21 werset? I przestrzega ich, ten mnie miłuje. Tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować Go będę. I objawię mu samego siebie. Objawię mu samego siebie. Jeśli miłujesz Boga, nie będziesz miał problemu z przestrzeganiem Jego przykazań. Drugi Piotra, 20 mówi tak. Dlatego bracia, tym więcej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie, Czyniąc to, nigdy się nie potkniecie. Co to oznacza? Jest to potwierdzeniem naszego poświęcenia dla Pana. Jest to potwierdzeniem życia w pobożności, w uniżeniu przed Bogiem. Jeżeli będziecie się wzmacniać tym, którego uważacie za Pana, będziecie umacniać swoje wybranie, czyniąc to, bowiem nie potkniecie się. Owocem ducha jest co? Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Wszczemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Owocem ciała każdy wie co jest. Kiedyś czytałem, przeczytałem takie słowa pewnego Purytanina. Nazywał się. Nie wiem, jak to przeczytać. Thomas Brooks, Brooks powiedział kiedyś tak. Pewność zbawienia jest odruchem zachowania łaskawionej duszy, która ten błogosławiony i szczęśliwy stan łaski jasno i wyraźnie rozpoznaje. Jest to pewien stan błogosławiony naszej duszy. Ja wam powiem, kiedy czytałem, znacie Księgę Joga Joba, Kyoba, jak to woli, dla mnie takie żywe słowa z tej księgi, lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Służymy żywemu Bogu, świętemu Bogu i jak ludzie Was pytają niekiedy skąd macie pewność zbawienia ja zawsze odpowiadam z wersetem, wersetem ze Słowa Bożego z Rzymian 8,16 ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym że dziećmi Bożymi jesteśmy ten Duch świadczy to nie chodzi o to, że ja to wiem w umyśle moim ale On poświadcza w moim sercu ten duch, który we mnie mieszka i w Tobie, i z, wespół z duchem moim, że Jego jesteśmy. Amen. Amen. Ten zaś duch świadczy o tym, że do Boga należymy. I żeby nie przeciągać, jeszcze przeczytam na zakończenie słowa, które tak mnie osobiście pasują z kolosem. Z listu do kolosa z drugiego rozdziału, od szóstego wersetu. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w nim chodźcie. W korzenieni weń. Zapuszczone korzenie w nim, zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustanne dziękczynienie. Baczcie, aby was ktoś nie sprowadził na manowce filozofią i czym urojeniem opartym na podaniach ludzkich. I na żywiołach świata, a nie na Chrystusie? Żeby was nikt nie sprowadził na manowce bzdurami, opowieściami ludzi. Nie budujcie swojej wiary nigdy na człowieku. Budujcie na Słowie Bożym, budujcie na osobie pana Jezusa Chrystusa. Czy jesteś wkorzeniony w niego, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. I macie pełnię w nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Macie pełnię w nim. On sam wystarczy. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Przyjdź w uniżeniu do Pana. A jeśli nie jest Twoim Panem, to uczyń go Panem. A doświadczysz Boga w niewyobrażalny sposób. Nie chodzi tu o żadne sztuczki. Nie chodzi o to, żeby mieć od Boga rzeczy ale chodzi o to, aby doświadczyć życia, które daje Bóg. Wolność, którą On daje. Bo do wolności powołał nas Bóg, abyśmy w niej chodzili. Do wolności powołał nas Bóg. Trzymajmy się tego, nie wzruszenie, jako kotwicy żywej. Uchwyćmy się stóp Chrystusa. Chodźmy w uniżeniu przed sobą. Chodźmy w dziękczynieniu przed Panem. On jest... Panem. I nieważne, co ludzie o nim myślą. Wiecie, kiedy nie raz słucham, jak ludzie robią różne marsze, różne protesty przeciwko ludzie obrażają Chrystusa od zawsze. Ale zobaczcie, kiedy nazywano Go Księciem Demonu, że on uzdrawia mocą demoniczną, on nikogo nie przeklinał, nikogo nie potępiał. I mówi, że grzech przeciwko Niemu będzie wybaczony. Ale ostatecznym. Autorytetem, jeśli chodzi o naszą wiarę, jest Duch Boży. Jeżeli ktoś świadomie występuje przeciwko Słowu Bożemu, jeżeli ktoś nie wierzy w to, co Chrystus uczynił tu na Ziemi, to świadectwo, które daje nam Bóg, to musi się zastanowić nad swoją wiarą. Ja wiem jedno. Wierzę głęboko i doświadczam mojego Boga od lat. Mój Bóg żyje. Nasz Pan żyje. On siedzi po prawicy Ojca. I to nie chodzi o to, że on tam usiadł na jakimś krześle i on tam non stop siedzi. Ale jego miejsce jest po prawicy Boga. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Tak mówi Pan? Idę przygotować wam miejsce. Jeśli przygotuję wam miejsce, przyjdę i was wezmę, abyście tam, gdzie ja i wy byli. Mój Pan żyje. Moja ojczyzna zaziec w niebie, skąd zbawiciela oczekuję. Możecie powiedzieć Amen? Moja ojczyzna jest w niebie, stamtąd oczekujemy zbawiciela. I on przyjdzie! Przyjdź, panie Jezu! Nie bójcie się. Nie bójcie się ludzi. Nie bójcie się tego wszystkiego, co się będzie działo. Bóg, będąc Bogiem, będzie siedział nadal na tronie, nieważne, czy ktoś w to wierzy, czy nie wierzy. Bóg nazywa, że. Człowiek, który nie wierzy w Boga, jest głupcem. Czy to się ktoś obrazi, czy nie. Tak mówi Słowo Boże. Głupi, że w sercu swoim nie ma Boga. Ale mój Pan żyje i z tego moje serce się raduje, że mogę żyć dla Niego. I tu nawet nie chodzi o to, że ja kiedyś dostanę się do nieba. Z tego się raduję. Ale najważniejsze jest to, abyśmy tu na ziemi upodobnili się do obrazu Syna Człowieczego. Abyśmy tu zaczęli być Jego ambasadorami i sługami. Usługujmy ludziom tymi darami, które nam Bóg dał. Nie zakopujmy Bożych darów. Szukajmy ludzi tych, którzy zginęli. Głośmy im słowo. Dzisiaj ludzie czekają na zewnątrz. Czekają. My nie powinniśmy być klubem, który się dobrze czuje we własnym gronie. Ja się cieszę, że się między wami dobrze czuję, ale powinniśmy mieć serca i modlić się o ten świat, który jest na zewnątrz. Jeżeli będzie taka możliwość, Panie, posłuchaj się nami, pozwól nam usługiwać ludziom. Amen. Amen. Budujmy kościoły, otwierajmy swoje domy, żyjmy dla Boga, żyjmy przez Boga. Panie Jezu, do Ciebie należymy. Ty jesteś Panem, my jesteśmy winoroślą. I niech tak pozostanie, abyśmy wiernymi sługami byli, którzy dotrwają do końca. Amen. 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 Chwała Jezusowi.